Witajcie, kurwa. Jeżeli oglądacie ten materiał filmowy, to gratulacje. Prawdopodobnie będziecie mieli szansę wkroczyć do niebywale wspaniałego świata maszyn anime. To bardzo dziwne. Też tak uważamy. Czym jest Super Machine Lord? To proste pytanie może przysporzyć całkiem sporego bólu głowy. Wydawać by się mogło, że Super Machine Lord jest związany z tajemniczą działalnością jaszczurów na Marsie. Nic bardziej mylnego. Super Machine Lord. To korwa, tak, korwa, kapitalny obfity rynsztunek wyrabiający arcydzieła. Ale co to znaczy? Pewnie się zastanawiacie. Znaczy to tyle, że ten mod zawiera wszystko, czego szanujący się przeróbkarz Gotika potrzebuje. To gotowy do odpalenia ulepszony egzemplarz gry, pełen narzędzi i assetów, które mają w założeniu ułatwić produkcję maszyn anime. Super Machine Lord zebrał już wiele znaczących i pozytywnych opinii od beta testerów. Super Machine Lord otrzymał m.in. znak gwarancji Grzegorza, czy też ekskluzywny order spinowania wystawiony na podstawie opinii Międzynarodowej Komisji do Spraw Spinowania imienia Treminelesa. Skąd pobrać Super Machine Lord? Ojejciu, nie bądźmy niepoważni. Oczywistym wręcz faktem jest to, że link do pobrania moda znajduje się w opisie tegoż filmu, a także tutaj i tutaj. Aby jeszcze bardziej ułatwić wam pobranie moda, umieściliśmy link również na ekranie. Jak zainstalować Super Machine Lord? Pewnie nieraz przerażały was instalacje tych wszystkich player kitów, modów, system paków i innych dupereli. Ale bez obaw, Super Machine Lord wychodzi wam naprzeciw. Wszystko, co jest potrzebne, jest już gotowe. Wystarczy, że po pobraniu wypakujecie archiwum. Tak, wystarczy, że wypakujecie archiwum i już Super Machine Lord jest gotowy do działania. Brawo, zrobiliście pierwszy krok do zostania super przeróbkarzem Gotika. Teraz musimy zadecydować, czy wybrać Gotika z Directem, czy też bez, i upewnić się, że w Gotik Starterze opcja Repairs Scripts jest zaznaczona oraz czy pasek Z Spy Messages jest przesunięty maksymalnie na lewo. A prawie bym zapomniał, moda wypakować należy do osobnego folderu. Później będziecie mogli z łatwością przerzucić do niego swoje skrypty i modele, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Co oferuje? Super Machine Lord. Ach, w końcu udało nam się dokopać do właściwego tematu. Zacznijmy od samiutkiego początku. Z Gotik Startera możemy wybrać świat, w którym zaczniemy grę. Tak, to prawda. Koniec z lataniem przez pół mapy w celu dostania się do innej mapy. Mamy wiele światów do wyboru, w tym światy z Gotik 1 oraz z niektórych modów. Mamy tu też green screena do efektów specjalnych. Wow. Menu główne zostało zmienione, mamy zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem nowej gry i dodatkowe ustawienia. Nawet możemy wyłączyć połysk z pancerzy paladynów. Lotar, i co teraz powiesz? Ekhem, skoro ten miły i malutki wstępik mamy za sobą, możemy w końcu omówić poradnik cheatowania AA. Takowa, dobrze słyszałeś, ty stary dziadu. Będziemy cheatować dużo i wykurwiście wiele. Myślisz, że to oszustwo? A jebaj się, mamy tu wszystko. Kody, glody, mody, wzwody. To może na spokojniej. Tuż po odpaleniu nie musicie wpisywać w oknie statystyk. Marvin, dobrze słyszeliście, koniec z marnotrawieniem czasu na wpisywanie Marvina. Teraz te dodatkowe sekundy możecie spożytkować na zrobienie czegoś wartościowego, jak na przykład obejrzenie naszego loga. Hehe, mogłbym oglądać to kółko. Po uruchomieniu gry wystarczy nacisnąć F2, jak konsola deweloperska, by móc wpisywać kody. Co więcej, istnieje możliwość automatycznego odpalenia toggle. Desktop, naciśnijcie F12, jak jestem profesjonalnym toggle desktopowiczem i już wszystkie podpisy i paski zdrowia znikają.
Dzięki Roles Modowi istnieje również możliwość zapisania pozycji kamery. By zapisać kamerę, ustawiamy ją najpierw, a następnie przytrzymujemy na klawiaturze numerycznej 0 oraz naciskamy 1. To jest trochę sniki briki. Jak za pierwszym razem nie załapie, to wciskajcie w totalnej panice w losowej konfiguracji 0 i 1. Kiedyś Roles Mod musi to zapisać. Teraz odpalmy ekwipunek bezimiennego i użyjmy tego czegoś, co wygląda jak wytrych. To zaawansowany zestaw narzędzi oferujący m.in. losowe generowanie wyglądu u innych postaci, zmuszanie postaci, by za nami podążały lub wykonywały animacje. Możemy również ustalić zasięg tych magicznych efektów. To jest multum opcji, moi mili. Jako że to nie są poradniki, to nie będę omawiał tego detalicznie. Hehe. Jak chcecie poznać moc tego narzędzia, to pobawcie się sami. Lecz nim nastąpi, pokażę wam jeszcze przykład użycia. Zorganizowałem imprezę w 5 sekund. Wy i co wy na to? Co jeszcze oferuje? Super maszyna. Poprawione face helpery ze zmianą tekstury ciała, z nowymi modelami głowy, możliwością zmiany modelu, opcją podążania, skalowania, a nawet zmiany tekstury rzębów. Do tego osobny face helper na animacjach z Gothic 1 i 5 różnych face helperów damskich, każdy o innym zestawie animacji. Do tego jeszcze dorzucamy face helpery owiec, smoków, ścierwojadów i nie tylko. Teraz pora wspomnieć, że mod zawiera również wiele pancerzy i broni. Bardzo dużo broni wszelkiego typu i działające tarcze, pancerze dla szkieletów, kobiet, nowe modele, reskiny, łącznie ponad 1000 różnego typu asetów. Jakby ubrać w te pancerze postacie z Gothica, to każdy NPC miałby własny niepowtarzalny imidż. Łopanie, kto tam będzie pamiętać te kody na to? Właśnie nie musicie. Ola Boga, ale jak to tak to, sąsiedzie? Bezimienny i większość face helperów posiada woreczki z nowymi rzeczami, a także pierścienie odpalające konkretne style walki lub style chodzenia. Jedyne kody, jakie musicie pamiętać, to kody na potwory. Zostały dodane reskiny, nowe modele, to coś od Dargmanisa, oraz osobna kategoria potworów zakona, przy czym te potwory posiadają nawet własne dźwięki. Po więcej detali i kodów można oczywiście zajrzeć do PDF-ów. Czy ty mamy zagrać Gothica zainstalowany? Super maszyna. Ha. Nie. Będziecie kontynuować. Super maszyna. Ha. Tak. Będziemy wydawali nowe patche. Aktualnie pracujemy nad wieloma dodatkami do przyszłych patchy. Czekamy na wasze sugestie na Discordzie. Link w opisie. A nasz projekt możecie śledzić na fanpage'u. Link też w opisie. O kurwa, czyli teraz już wszystko wiemy, zostanę super przeróbkarzem Gothica. Nie tak prędko, ty frędzolcu. Najpierw weź napisz jakiś scenariusz lub chociaż wpadnij na pomysł. I pobaw się Gothiciem. I wtedy będziesz miał szansę. O kurwa, dziękuję za rady. Super maszyna mamut na zawsze odmienił moje życie. Super maszyna mamut.